Dzień dobry, pani Joanno. Dzień dobry. To jest nasz atrybut. Dzień dobry, zimno? Dzień dobry. Dzień dobry. Warszawiacy i warszawianki. Dobra, zakładajcie czapki. Będziemy pani wybaczać. Dobra, ja mogę tu trzymać. Dobra, nawet. Super, dziękuję bardzo. Bo ja mogę kichać. Dobra, ja wiem, co to znaczy, bo jestem alergikiem. No właśnie, ale coś pyli, prawda? Coś pyli, coś jest nie tak w powietrzu. O! Dobrze, włączyłem ogrzewanie, dobrze, podgrzewany super. Fotel, same luksusy. Czy wie pani, że dzisiaj jest dzień teściowej? Ja mam aż dwie teściowe. I tak? I jak wyglądają relacje na linii szeregu gustościowe? Poprawnie. Rozumiem. A czy pani synowie, ile oni mają? 11 lat? Jeden ma 21, drugi ma 14, trzeci ma 10. Czyli, a już jest pani kogoś teściową? Ojej, na całe szczęście nie. No gdzie? Ja każę moim synom korzystać z życia. Kurczę blade. Daj, mówię, tak, róbcie to, chłopcy. Słuchajcie się babusi. Tak, korzystajcie z życia, ile się da. No i jeszcze odbijając piłeczkę, dzień dentysty. Pozdrawiamy wszystkich dentystów. Ja kiedyś miałam taką sytuację, że poszłam do dentysty, usiadłam na fotelu i tak się przestraszyłam, że uciekłam z fotela i wychodząc z gabinetu wyrwałam klamkę z drzwi. Ale wie pani, że są takie przejawy agresji? Są te wyciski, jak się robi, to ja po prostu tutaj wariuję i pani mi robiła wycisk. Ja w tym amoku, po pierwsze, pobiłem panią dentystkę, po drugie, wywróciłem jej wszystkie sprzęty. Bardzo przepraszam panią dentystkę. Ale najgorsze jest, jak się siedzi na fotelu dentystycznym, ma się otwartą paszczę, dentysta coś mówi i zadaje pytania. Tak. Do pacjenta. I to jest cudowne. On oczekuje odpowiedzi, tak? A tutaj nam leci po bokach. Najlepsze jest to, że on słyszy odpowiedź. Pani powie, a tak, gdzie pan wędkuje? O, ja też nam darwią. I tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to teraz zajmijmy się poważnymi sprawami. W lutym była pani w Watykanie. Tak. I deklaruje się pani jako osoba niewierząca. Tak. I chciałem się zapytać, czy to jest takie osobiste pytanie trochę, czy spotkanie z papieżem Franciszkiem było spotkaniem również duchowym? Nie. W żaden sposób. Było dla mnie spotkaniem ważnym. W zasadzie nie wiedziałam do końca, czy do niego dojdzie. Natomiast dla mnie takim spotkaniem, nie chcę powiedzieć duchowym, ale które mną wstrząsnęło, było spotkanie z Markiem Lisińskim. Z Markiem, który jest prezesem Fundacji Nie Lękajcie Się, jest ofiarą. I spotkanie z Markiem, usłyszenie historii i historii innych ofiar wstrząsnęło mną, tak? Wtedy zdecydowałam się 2 lata temu, że będę współpracowała z Fundacją Nie Lękajcie Się, jestem członkinią Rady Fundacji. I spotkanie z papieżem Franciszkiem było ważne, tak? Tam był ten moment, kiedy papież Franciszek podchodzi do Marka i bierze go za ręce i go całuje. Byłam też wzruszona tym momentem, bo nikt się tego nie spodziewał. To był taki symboliczny gest. Ale papież wiedział, kim jest pan Marek? Tak, wiedział. Przedstawiony? Tak, ale papież Franciszek, oni wszyscy tam w Watykanie się później okazało na miejscu, że oni wiedzieli, kim my jesteśmy, wiedzieli, kim ja jestem. Bezbłędnie wymieniali moje imię i nazwisko, czego nie potrafi do dzisiaj marszałek Kuchciński. Oni po prostu na nas czekali tam. Ja wysłałam list, nie dostawałam na ten list odpowiedzi, więc nie wiedzieliśmy, czy będzie jakakolwiek możliwość spotkania się twarzą w twarz. Ja zabiegałam o audiencję indywidualną, ale oczywiście nie jestem ani szefem państwa, ani nie miałam wsparcia biskupów, którzy mogliby mnie tam zapowiedzieć, więc trochę inaczej to robiłam wszystko i okazało się, że to było skuteczne, że się da, że po prostu wystarczy napisać, o, byśmy przyjechali, o nie, proszę tak nie mówić. Nie. Cofam. Zatrzymałem się, tak, przecież tak, grzecznie. Tak, w ogóle jedziemy bardzo spokojnie. No i teraz, jeżeli chodzi o papieża Franciszka, ja w ogóle, dla mnie papież Franciszek jest takim ewenementem, tak? On jest bardzo specyficzną osobą, inną niż księża, których znamy, tak? Jest osobą otwartą, wrażliwą, bardzo empatyczną. Widać, że on chce, ale jest bardzo osamotniony w tych swoich działaniach. Jest takie bardzo szczególne zdjęcie z tego synodu watykańskiego, kiedy kończy się msza i on siedzi sam w pierwszym rzędzie, a wszyscy biskupi są z tyłu i jakby w grupce rozmawiają między sobą. Ale ja doceniam bardzo w papieżu Franciszku to, że on próbuje, tak? Że to nie jest tak, że on po prostu to zlewa i mówi, no nie, no trzeba to dzieci, słuchajcie, zamieść pod dywan, milczeć i tak dalej, nie? Nie, on rzeczywiście chce.
I myślę, że z tego też będzie znany, tak? Później jako papież, tak? Pani Joanno, trochę z innej beczki, ale podobne zarzuty. Michael Jackson oskarżony o pedofilię. Pojawił się film Leaving Neverland, głośny dokument, który będzie w marcu miał premierę w internecie i w telewizji. BBC zareagowało dynamicznie i po prostu usunęli Michaela Jacksona z playlist i nie grania jego utworu. No i to była bardzo dobra reakcja. Ja nie widziałam tego filmu, słyszałam tylko o tym, natomiast gdybym była w BBC, dokładnie zrobiłabym to samo. Oczywiście cenię Michaela Jacksona jako twórcę muzyki, ale jeżeli są takie oskarżenia, jeżeli takie fakty wychodzą na jaw, no to musi być reakcja stanowcza, tak? I ja się nie dziwię, że tak się stało. To przenieśmy się teraz z Neverland do Gdańska. Pomnik. Tak. Wie pani, o którym pomniku Oczywiście, mówię. Co zrobić, żeby to wszystko miało, brzydkie określenie, ręce i nogi, żeby nikt tutaj nie, żeby przede wszystkim państwo nie wyszło na kraj, który nie potrafi sobie poradzić z pewnymi problemami i napięciami społecznymi. Ten pomnik powinien wrócić, powinien pojechać do magazynu, aż sprawa się rozwiąże, no bo jednak trzeba tutaj wszystkie aspekty tej sprawy zbadać, bo jest to skomplikowana bardzo sprawa. Znaczy pomnik jest jakby pewnym elementem całości. Ważniejsze jest to, kim był prałat Jankowski. Ważniejsze jest to, a jednocześnie straszne, że ludzie wiedzieli, kim on jest w tamtych czasach, kiedy jeszcze żył i kiedy była Solidarność, ale nikt nie reagował na jego zachowania. Tak? Jakby było to przemilczane, udawano, że o pewnych rzeczach nie należy mówić. Zresztą wtedy też nie mówiono w takim dyskursie politycznym na temat pedofilii, wykorzystywania. Ale też w mediach. No, bo w ogóle. Jedna była pewnie 3 stacje radiowe, 2 telewizji. Ludzie nie mieli skąd się dowiedzieć i dokładnie. Nawet nie było poddane w wątpliwość pewne sytuacje. Jak pojawił się artykuł Bożenek Samit w Gazecie Wyborczej, ja po przeczytaniu tego artykułu rano o 6, jak pijam kawę, ja byłam wstrząśnięta tym artykułem. Napisałam wtedy list do nieżyjącego już prezydenta Pawła Adamowicza z prośbą o reakcję. I prezydent Adamowicz powiedział w jakimś tam wywiadzie, że będzie reakcja, że Rady Miasta na pewno. Później przez te tragiczne wydarzenia w Gdańsku to zostało trochę zastopowane. Rada Miasta też nie zareagowała w jakikolwiek sposób, przesuwając to na najbliższą radę, która teraz będzie w czwartek, na którą się wybieram. I mnóstwo innych rzeczy się wydarzyło, tak? Obalenie tego pomnika, później postawienie tego pomnika. Właśnie, bo to wygląda dla mnie, jako obywatela, z tej perspektywy może nie gdańskiej, bo też nigdy nie postać prałata nie była taka ważna dla warszawiaka, jak dla gdańszczanina. Wygląda to jak sytuacja na Dzikim Zachodzie, że tam każdy może zrobić wszystko w Gdańsku. No tak, natomiast jak się wgłębia w ogóle w tę sprawę, to okazuje się, że już na początku 2000 roku, 2002 albo 2003... 10 lat przed śmiercią, prawda? Była pierwsza rozprawa, były pierwsze doniesienia o tym, tak, że ksiądz prałat Jankowski wykorzystuje dzieci seksualnie. Podczas rozprawy zeznawali księża, którzy mówili, że tak jest, tak? Biskup, teraz nie pamiętam, czy Gątęcki, czy Gocłowski, pisał nawet do prałata Jankowskiego, że ja wiem, że ty lubisz chłopców, tak? Czyli oni wszyscy o tym wiedzieli. I sprawa została umorzona. Tak jak wiele spraw, które wiążą się z pedofilią, z przestępstwami seksualnymi w Polsce, niestety. Po opublikowaniu tego artykułu Bożeny Aksamit zgłosiło się do Fundacji Nie Lękajcie Się, zgłosiły się kolejne osoby, które... Ile jest tych osób teraz? 4. Ministranci. Zgłosiły się kolejne osoby, które po raz pierwszy w życiu wyartykułowały przed samymi sobą to, że były molestowane. Trzeba pamiętać o jednej bardzo podstawowej rzeczy, że dziecko, które zostało wykorzystane seksualnie, które zostało zgwałcone, zostało zniszczone też psychicznie. Ta trauma, którą przeżywa osoba wykorzystana seksualnie przez księdza, jest tak mocna, jest tak silna, że ofiary, nie wszystkie,
te odważniejsze są w stanie powiedzieć o tym dopiero, kiedy są dorosłymi ludźmi. Ale ofiary, bo po pierwsze, ci, którzy słyszą takie oskarżenia wobec osoby, którą wcześniej szanowali, jest taki mechanizm wyparcia. Podobny mechanizm jest też u ofiar, które po prostu wymazują dany okres życia. I to jest zupełnie normalne, bo ja znam, nie będę teraz tutaj mówiła nazwiskami, ale rozmawialiśmy o tym wielokrotnie. Ja rozumiem na przykład, że ktoś może przeżyć szok, tak? Dowiadując się, że ksiądz, którego znał, który mu nic nie zrobił, mógł robić komuś innemu krzywdę. I nie jest w stanie tego przepracować w swojej głowie, tak? Ponieważ wypiera to. Jeżeli zaczynają się pojawiać kolejne dowody, to uważam, że taka osoba powinna się na chwilę zatrzymać i przemyśleć to, dlatego że jakaś osoba może mieć nie wiadomo jak wielkie zasługi, ale okazuje się, że miała drugą twarz. To tak jak na przykład ten biskup de Golado, który został, który przecież był jedną z najważniejszych osób w Watykanie, a on nie dość, że gwałcił chłopców, to jeszcze gwałcił dziewczynki, miał mnóstwo dzieci. Nie można akceptować czegoś takiego w momencie, kiedy już wiemy, że to się wydarzyło. A jeżeli chodzi o Jankowskiego, no to przecież teraz się też okazuje, zaczyna się o tym mówić, że on jeszcze współpracował z SB. To są wątki, Borusewicza. I tych wątków jest naprawdę bardzo dużo i nie można obok tego przejść obojętnie. Ale wracając teraz do mediów. I w ogóle do samego kościoła. Pamiętajmy o tym, że do 2001 roku w kościele był taki specjalny dokument, który zakazywał i jakby nawet nakazywał księżom milczenie, jeżeli chodzi o przestępstwa seksualne. Chodziło o to, aby nikt się o tym nie dowiedział i aby to ukrywać wewnątrz instytucji, w której księża pracują. Dopiero w 2001 roku powstał dokument za czasów Jana Pawła II, który nakazał biskupom biskupom na całym świecie informowania Watykan o nawet domniemanych przypadkach przestępstw seksualnych. Czyli wcześniej po prostu... 2001, okay. Więc dlaczego Episkopat Polski nie poinformował Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie o domniemanym przestępstwie Jankowskiego? Jest na tej liście złożonej przez... Tak. Nie lękajcie się, jest kilkanaście nazwisk biskupów. Tak, 24 zresztą nazwiska. Zostały wysłane listy z prasy do tych biskupów i pojawiły się tylko oficjalne odpowiedzi rzeczników. Tak. Jeden biskup, ja sobie tutaj zapisałem... Opolski? Chyba tak, odpowiedział na te zarzuty. Czy to nie jest tak, że Kościół jest takim państwem w państwie trochę i nie tylko w Polsce, tylko w całej Europie, że normalnie człowiek, który wykonuje karygodne gesty wobec dzieci i jest innej profesji, jest traktowany zupełnie inaczej? Ale tak jest. Jeden z księży nawet, jak opublikowaliśmy mapę pedofilii, zadzwonił do mnie, bo my też współpracujemy z księżmi, tak, którzy chcą wyjaśnienia tego. Powiedział mi wprost, Joanna zadarła się z mafią, uważaj na siebie. Ja mam tego świadomość, dlatego że Polska niczym się nie różni od innych krajów, w których powstały raporty, w których powstały komisje na temat wykorzystywania seksualnego przez księży. To nawet mówił ojciec Żak, który zajmuje się w Kongregacji Nauki Wiary tutaj w Episkopacie Polskim właśnie tymi przestępstwami. Niczym się nie różnimy, tak? Kościół stosuje te same mechanizmy w Irlandii, w Pensylwanii, w Polsce, w Niemczech, wszędzie. I my oczywiście jesteśmy zupełnie innym krajem niż na przykład Australia czy Stany, tak? Ponieważ Kościół jest bardzo mocno politycznie umocowany w nasze życie i Kościół również za czasów komuny pomagał, tak, opozycjonistom. No, ma wielki wpływ. Tak. I dlatego tak bardzo ciężko jest mówić o tym, tak ciężko jest jakby domagać się ujawnienia i prawdy o tym, ale przez to, że jest coraz większy nacisk społeczny, coraz więcej osób mówi o tym, gigantyczna robota dziennikarzy i telewizyjnych, radiowych i prasy,
I gdy się spojrzy na ten cały proces, który już trwa, tak, ta kula śniegowa się toczy, to widać, że jesteśmy w zupełnie innym punkcie niż jeszcze kilka lat temu. I z czym na przykład ja się spotykam? Zaczepiają mnie ludzie na ulicy, starsi ludzie, starsze panie, starsi panowie, którzy mówią wprost, że oni są osobami wierzącymi, ale bardzo chcą oczyszczenia Kościoła z tego grzechu, tak? Ponieważ też sobie nie radzą z tym, tak? Próbują to przepracować w swojej głowie, bo chodzą do Kościoła, wierzą w Boga, uczestniczą w tych wszystkich rytuałach kościelnych i dla nich jest to bardzo ciężkie, ale chcą tego wyjaśnienia dla dobra Kościoła. Tylko najgorsze jest to, że społeczeństwo się zmienia, zmienia się świadomość społeczeństwa, a nie zmienia się sam Kościół polski. I ja tego nie rozumiem, dlatego że to działa na szkodę Kościoła, dlatego że prędzej czy później, czy Kościół polski tego chce, czy nie, dojdzie do powstania tej komisji. Dojdzie do tego, że prokuratura wejdzie do diecezji i wyciągnie te akta, które jeszcze nie zostały zniszczone. I wtedy to dopiero będzie szok dla instytucji Kościoła w Polsce, naprawdę. I powiem jedną bardzo ważną rzecz, która też padła w Watykanie podczas synodu. Ja oczywiście jestem osobą niewierzącą, ale jestem z rodziny katolickiej. Moi rodzice są wierzący, praktykujący. Ja w wieku 14 lat po spowiedzi w kościele, gdy ksiądz zaczął wypytywać mnie o intymne szczegóły z mojego życia seksualnego, stwierdziłam basta. Przyszłam do domu i powiedziałam, że ja po prostu już nigdy tam nie wrócę, tak? Ponieważ ksiądz wypytuje mnie o rzeczy, które dla mnie samej są jeszcze nieprzepracowane i wstydliwe. On mi po prostu zadaje pytania na temat moich kontaktów z moimi kolegami. Masakra. Pamiętam to do dzisiaj. I z księżmi mnie łączy jedna rzecz. Wszyscy mamy matkę, tak? Mhm. Ale podstawową różnicą między mną a księżmi jest to, że ja jestem matką. Mam trójkę synów. Ja wiem, co to znaczy troska o dzieci. Ja wiem, co to znaczy opiekować się dziećmi. Ja wiem, co to znaczy trauma u dziecka z jakiejś przyczyny. Więc żaden ksiądz, żaden na świecie nie jest w stanie zrozumieć, co czuje dziecko skrzywdzone przez księdza, co czuje rodzic, który dowiaduje się, że jego dziecko zostało skrzywdzone. I to jest ta różnica między nami, tak? I te zarzuty na przykład, że my walczymy z Kościołem, tak? Że ta Scheuring Wielgus to w ogóle chce rozwalić polski Kościół i tak dalej, są absurdalne i są niskich lotów. Ja mówię to z perspektywy, ta moja jakby walka w obronie ofiar i godności ludzi, którzy zostali wykorzystywani albo zgwałceni przez księży, bierze się stąd, że jestem mamą. To jest takie proste do zrozumienia. Przecież gdyby ktoś zrobił krzywdę mojemu dziecku, moim synom, to ja naprawdę nie ręczę za siebie. Naprawdę. Ja uwierzyłem w każde słowo, które pani teraz do mnie powiedziała. Pani Joanno, czy w kościele są, wspomniała pani, tacy księża, którzy chcą bardzo, zależy im na tym, żeby oczyścić organizację i żeby to wszystko jakoś naprawić, nie tylko zamiatać pod dywan. Tak, są tacy księża i chwała im za to. Ci księża też współpracują z nami, oczywiście anonimowo. Ja zresztą bardzo często mówię o tym, że po śmierci mojego pierwszego męża, osobą, która pomogła mi wyjść z, jak, nie wiem, z depresji, z tego szoku, który wtedy przeszłam, był właśnie ksiądz, który poświęcił mi 5 czy 6 godzin rozmowy i jakby postawił mnie do pionu. Stała się rzecz kilka dni temu straszna, bo właśnie się okazało, że ten ksiądz wiedział o przestępstwach księdza, który wykorzystywał seksualnie Mariusza Milewskiego u nas w Toruniu. To się dowiedziałam kilka dni temu i to mną wstrząsnęło, że ten ksiądz, który mi wtedy pomógł po śmierci Jacka, ukrywał i nie przekazywał informacji o wykorzystywaniu seksualnym Mariusza Milewskiego, bo to jest diecezja toruńska ode mnie. I to mnie zszokowało w ogóle. Jak my żeśmy się z Mariuszem po prostu zgadali, nie? Że to jest w ogóle ta sama osoba. Wstrząsająca historia. Zmieniamy temat? Tak. Koniec? Dość? Koniec. Dobrze. Pogadajmy teraz o wyborach. No strasznie smutna informacja. Strasznie smutna. Mój syn wczoraj, Jan, 21-letni, mówi do mnie tak: mamo, czy ty słyszałaś w ogóle, co się stało? Samobójstwo popełnił wokalista Prodigy i ja już nigdy nie pójdę na jego koncert. A ja mówię, a ja byłam.
Ja byłam w ogóle w Londynie w 96 albo 7, nie mogę sobie przypomnieć do dzisiaj, na Prodigy. Jeszcze nie wiedziałam, że w ogóle taki zespół istnieje. Nikt w Polsce nie wiedział. I to był dla mnie taki szok. To było coś petardy. Ja w ogóle byłam zszokowana. Ja byłam w Brixton, w takiej dzielnicy w ogóle. W tamtych czasach to była masakra. I to był dla mnie, pamiętam, totalny szok. I nikt już, nigdy później już nic mnie tak nie zszokowało w muzyce, jak właśnie Prodigy wtedy. I to smutne, smutne, naprawdę. No, po prostu nie poradził sobie chłopak, nie? Chciałem zmienić na temat bardziej optymistyczny, mianowicie na wybory europejskie. Nie, no to nie jest optymistyczne, to jest tragiczny temat. To mi pani powie, co się u pani dzieje, bo ja już nic nie rozumiem. Wczoraj jak przeczytałem dwa paragrafy, gdzie będzie Joanna Schulin-Wielgus. A ja też czytam i nie wierzę. I ja nic nie rozumiem, więc proszę, proszę mi powiedzieć. Jak wróciłam z Watykanu i weszłam do Sejmu, to dostałam kilka pytań. Czy to prawda, że startuję z koalicji? Czy to prawda, że startuję z Biedronia? Czy to prawda, że PSL nie chce mnie na listach, bo jestem, bo walczę z Kościołem? I tak dalej, i tak dalej. Wszystko dzieje się poza moimi plecami. Ja jeszcze ani razu nie powiedziałam, że wystartuję w wyborach do Europarlamentu. Mówiłam, że to rozważam, że rozmawiam z kim się da i decyzję podejmę wkrótce. I już, no. Czyli... Czyli rozumiem, że nie dowiem się dzisiaj od pani konkretnie, która lista, skąd, z jakiego ugrupowania. Nie, dowie się pan to, że wspieram zarówno koalicję europejską, bo uważam, że jest potrzebna, ale również wspieram Wiosnę Biedronia, dlatego że wspieram wszystkie siły demokratyczne, które wystartują przeciw PiS-owi. Ja po prostu nie wyobrażam sobie, że w przyszłym roku będzie znowu rządził PiS. Jakby to jest dla mnie... Nie chcę tego zaakceptować, tak? Dlatego wspieram jednych i drugich, jedni i drudzy są potrzebni i już, tak. A jeżeli wystartuje, to wystartuje na pewno albo z tej, albo z tamtej listy, no już. No ale przez to, co wydarzyło się w Watykanie, myślę, że ludzie zaczęli panią postrzegać też w innych aspektach. Było pani dużo w mediach, czy pojawi... Tylko nie wiem. Ja wiem, bo byłem w Polsce wtedy. A ja byłam w Watykanie. No właśnie. I więc mam lepszy pogląd i bardziej obiektywny, szanowna pani. Czy zadzwonił pan Robert? Czy ktoś zadzwonił? Proszę, jak nas powiedzi teraz Piotrowi. Powiedzieć prawdę. Kto zadzwonił? Moi drodzy, Robert nie musi do mnie dzwonić, bo my się z Robertem bardzo dobrze znamy. My w ogóle do siebie dzwonimy. Tak po prostu. Tak, się wspieramy. Cześć, tak. Joanna, co u ciebie? Tak. Hej, Robson, poza jak tym, tam słuchasz? Poza tym Robert rzadko dzwoni, się jakby komunikujemy SMS-ami, tak? Robert, to co napisał? Halko, co robisz w piątek? Nie, my się z Robertem bardzo lubimy i się bardzo szanujemy. Zresztą my jesteśmy trochę do siebie podobni, ponieważ taką tą ścieżkę polityczną przeszliśmy dosyć podobną. Nie jesteśmy z tak zwanych salonów warszawskich, no nie, gdzie wszystko zostało nam podane na tacy, tylko raczej walczyliśmy i wydzieraliśmy sobie pewne rzeczy w swoim życiu takim zawodowym i bardzo, bardzo go wspieram. Trochę tam błędów popełnia, ale każdy błędy popełnia i trzeba to po prostu jakby wrzucić do worka zwanego doświadczeniem. Zobaczymy, co będzie. Jeszcze chwilkę. Ja na pewno poinformuję, co się wydarzy. Oczywiście ja gdzieś tam powiedziałam, że praca w Europarlamencie byłaby dla mnie o tyle ważna, że miałabym komfort pracy. Bo ja mam naprawdę, państwo sobie nie zdajecie sprawy, jak ciężko w tym polskim parlamencie, bo jestem na czarnej liście u marszałka Kuchcińskiego. I ja naprawdę... Czy co, wyłączę mikrofonik? To jest już małe piwo, tak? Ale jak na przykład chcę zorganizować jakąś konferencję, czy kogoś zaprosić, to ja mam cały czas utrudnianą sytuację, tak? Albo dostaję salę taką małą, że dziennikarze, jak te śledzie w puszce, ściśnięci są i nie mogą... A to nie jest przypadek, tylko złośliwość? Specjalnie, oczywiście, że tak. Zmieniane sale, na przykład mam konferencję o 11 i nagle dostaję informację, ale w tej sali nie, trzeba iść do innej i wszyscy musimy przychodzić do innej. Moi goście nie są zapraszani, no bo też są na czarnych listach, tak? I mnóstwo innych takich rzeczy. Ja też na przykład nie mogę, jak dostaję na przykład zaproszenie z jakiejś instytucji, że mogłabym na przykład brać udział w jakiejś konferencji, no ale Sejm musiałby za to zapłacić, no to za mnie Sejm nie zapłaci. Nie. Nie. No ja nie zasłużyłam, tak? Jakby. Ja mogę pojechać jest, tylko... Jest pani tym uczniem z ostatniej ławki, tak, awanturującym się, tak, który nie ma zwolnień od mamy.
Sama sobie wypisywałam. Sama sobie wypisuje i sama sobie wpisuje piątki do dziennika. Dokładnie. Rozumiem. A byłam najlepszą osobą w liceum, która podrabiała. Sorry, nauczyciele, ale ja też tak robiliśmy, ale jakoś potrafiłam to robić. Ile w trakcie rozmowy wychodzi czarnych stron Janny Schöring-Wielgus? Ile stresu. Robert już nie zadzwoni, ale pani poseł, pani mi powie, czy wyobraża sobie pani to, co jak będziemy podsumowywać ten rok 2019? Będą jakieś zwroty akcji? Wydaje mi się, że będą, dlatego że nie wiemy jeszcze, co zrobi Donald Tusk. Mhm. I on też jest graczem, który w pewnym momencie na tej scenie politycznej się pojawi, bo nie wierzę, żeby tego nie zrobił. Ale ten wywiad u pani Kolendy Zalewskiej był raczej takim zwiastowaniem tego, że tak, przyjedzie. Tak, więc to się wszystko wywróci do góry nogami. Ja tylko mam taką nadzieję, że PiS już będzie wtedy w opozycji i niech wtedy się pulta, tak? Niech krzyczy i niech robi co chce, a my będziemy odbudowywać wszystko to, co oni rozwalili. Pani Joanna, dziękuję pani bardzo. Ja dziękuję serdecznie. To jest były piłkarz Tomek Łapiński. Pamiętajcie, czapki napisał. Zakładajcie. Tak, i proszę państwa, jakieś maski, bo pyli. Dziękuję za pomoc w asystę chusteczkową. Wszystkiego dobrego, dzięki bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia, pa, pa.